Witam Was tutaj, cześć, cześć, za nasz i zapraszam Was na pierwszy odcinek ze City Skylines PlayStation 4 Master Run Z. I tak, wybraliście w ankiecie dwie mapy, tak dokładnie, nie scenariusze, dzisiaj gramy w mapy. To były dwie mapy i ja sobie przejrzałem obydwie mapy, to było 7 jezior i... czy to było? I Wielkie Równiny. I tak, powiem Wam w skrócie, że 7 jezior jest naprawdę bardzo fajnym mapką, ale nie dla mnie. Ponieważ jest połączenie zewnętrzne, są wszystkie, wszystko ładnie wygląda, poza tym jednym małym skandalicznym ruchem, a mianowicie autostrada to jest tylko jedna autostrada zewnętrzna, a to mi się nie podoba, bo ja wolę mieć więc 4 autostrady, czyli max, i wtedy jest maksymalna przepustowość samochodów z zewnątrz, a tak wszystko jedzie na jedną autostradę i to mi się po prostu nie podoba. To trochę ogranicza miasto w wielkości, musi być bardziej samodzielne. Także nie. I idziemy sobie na Wielkie Równiny. Tutaj już nie jest aż tak źle, są 4 autostrady. Też jest trochę jeziorek. Także, co tu dużo mówić, wchodzimy. Nazwy miasta dzisiaj nie wpisuję, bo jeszcze nie wybrałem z tych waszych. Jak chcecie, możecie pisać jeszcze pod tym odcinkiem, jaką chcecie nazwę miasta. I od razu w ankiecie do was przybrzmi pytanie, jakiego tatę będziemy słuchać w kolejnym odcinku. Bo dzisiaj to ja jakieś sobie ustawię tam własne, natomiast w kolejnym zapraszam bardzo chętnie do nazywania. I tak, ten odcinek nagrywam dosyć dużo wcześniej, ale cześć. Zacznij od zbudowania kilku dróg i przypisania sąsiadujących z nim terenów do rejonów. W obszarach przypisanych do rejonów pojawią się budynki, a wraz z rozwojem miasta będzie można blokować nowe usługi miejskie i budynki. Aby uzyskać pomoc, wciśnij R3. Możesz otrzymać informacje do menu lub widoku, który jest aktualnie otwarty, lub wybranego elementu. W dowolnym momencie uzyskać można szczegółowe informacje o mieście, w tym co kliknąć trójkąt i wybrać pewną informację. Dobra, to tak, to wiem. No i tak, tak wygląda mniej więcej nasz region. Tu stamtąd będą tsunami przychodzić, więc jest dosyć pora do podpisu. Tutaj już się prosi, ale na razie tego nie ma. Tu są ładne wodospady. I tu może w przyszłości jakieś tamy. Tutaj na pewno gdzieś będą tamy, tylko tamy tak zbudowane, że ja do tego jeziora na pewno będę chciał przyjść. Może nawet nie wiem, czy ta cała seria napiszcie w komentarzu, czy nie chcielibyście, żebyśmy głównie opadli się na tym jeziorze, niż na tym tutaj. Chociaż tu jest jakaś też fajna górka. No nie wiem, to napiszcie, jakbyście chcieli, żeby ta seria mniej więcej wyglądała. No i tak, ogólnie jest, tak jak mówiłem, są 4 autostrady. Tam jest jedna, tu jest druga, trzecia i czwarta. Mamy takie mniej więcej obwodnice dookoła tego, co teraz zbudujemy, i mamy jeden wjazd. Co prawda ten wjazd jest do kitu. I tak, od razu możecie pisać, kto by chciał nazwę swojego użytkownika, jako nazwę jakiejś ulicy fajnej, lub po prostu nazwy na jakieś fajne ulice. Dobrze, standardowo musimy sobie zbudować kawałek drogi i z ciekawości muszę to zobaczyć, czy w budżecie już za to drogi będziemy płacić. Nie. Myślałem, że koszt utrzymania, no to jest za krótka droga. Dobrze, i jeszcze chwila, zanim przejdziemy dalej. Widok informacyjny, surowce. Okej, dobrze, surowce, tak. Bo normalnie wszystkich map nie ma otwartych na PC, ale tutaj są wszystkie. Tam jest ropa, o! No to jezioro tym bardziej mi... Czekaj, to jest jezioro? Nie, to nie jest jezioro. Jezioro jest tam. A my nie możemy tak ładnie patrzeć tam, kurczę. Tam też jest ropa. Tam jest ropa, okej, ropa jest w dużych miejscach. Tu jest ogólnie jakieś, jako takich to nie ma. Trochę lasów, ale nie jest aż tak dużo lasów. Dobrze, i jeszcze sprawdźmy. No rację. Tam trzeba będzie kupić jeden kafalek na pewno. Bo widzicie, że tam jest. Tam są statki, a ja statki lubię mieć w moim mieście. Swoją drogą jeszcze w którymś odcinku, a to jeszcze nie wiem kiedy. Na pewno zajmiemy się tym, aby zbudować sobie w naszym skromniutkim póki co mieście. Tak, na początku na pewno sobie to zadłużymy. Żeby zbudować sobie w naszym skromnym mieście jak to się zwie, te drzewo, wybacz. Chwila. Muszę sobie przypomnieć. To się nazywało. Tak, wiem, że wiem. Czekaj, właśnie są włączone wszystkie? Tak, są włączone. Jak to się nazywało? Park.
kolejkę grawitacyjną z kolei jednoszynowej, ale o tym to jak do tego już dojdziemy. Dobrze, dzisiaj chcę sobie trochę rozbudować miasto na tyle, abyśmy już w kolejnych odcinkach może się mogli zająć Masteranzi, bo w sumie o to chodzi w tej serii. I może za tydzień lub dwa zrobimy sobie tydzień Cities Skylines, gdzie na zmianę będzie scenariusz i ta seria, albo nawet tylko ta seria, gdzie sobie mocno zbudujemy, może nawet jakieś będą live w ciągu tygodnia. Chodzi o to, żeby ładnie rozbudować to miasto. I tak, tu sobie damy na razie taką drogę zwykłą i ją sobie pociągniemy, bo przemysł. Dobra, dajmy sobie to rolnictwo póki co. I jeszcze do Was jest też takie pytanie, to zapytam się w ustawienia. Czy gramy tutaj na katastrofach? Ja sądzę, że możemy dać katastrofę, tylko może nie aż tak dużo, może jakoś tak. Dobra, reszta jest powłączona, bo musimy mieć cykl dobowy, bo w końcu muszę znaleźć to trofea. 1001 noc, to jest teoretycznie łatwe trofeum, jeżeli się nagrywa na YouTube'a. Teoretycznie. No w praktyce to jeszcze go nie mam. Dobra, no i tak. Zajmijmy się prostą rozbudową naszego miasta. Tutaj możemy zejść poniżej zera, więc jest dobrze. Tak, tak i tak. To sobie wyburzymy, bo nie potrzebujemy tutaj. I zobaczcie, teraz mogę sobie tak tu zbudować dzięki tym liniom pomocniczym. To jest bardzo przyjemne. Ciach. I stąd ciach. Znaczy, ja na tym znajdowałem inne opcje, ale. I tutaj też są kąty, zobaczcie, 131 tutaj pokazuje. 134 to powinno być. Nie pamiętam dokładnie, ile powinno być tutaj. Ale przy takim idealnym to będzie 90. A idealnie tutaj powinno być 45. A. I teraz by idealnie w bok zeszło. Chyba. Dalej, tak, w ogóle jak tutaj jest z wodą? Co jest na te płynie? No tak, w sumie dosyć logicznie, to wszystko będzie spływać. Więc tu sobie damy. Jak? Nie, na pewno pójdziemy jakoś w te jezioro, bo mi się zbyt bardzo podoba. Ale nie wiem jeszcze dokładnie jak. I tu trochę dalej sobie damy ścieki. Czy tu mamy trochę długie brzegi. Czyli tak, tak. I tu sobie ładnie to pociągniemy. Nawet całkiem nieźle nam to idzie póki co. Aż tak bardzo nie umieramy. Nawet całkiem togi w ogóle. Nie wiem, przez to, że się pojawił Mastanzy, to razu jest łatwiej zacząć grę, tak? Tu sobie damy drogę. I właśnie dlatego nie lubię linii pomocniczych czasami. Przydałby się. To sobie dajmy na to. Ale przydałby się jakieś łatwe ustawienie tego. Dobrze, tu sobie damy jedną dużą drogę. I ją później sobie zmienimy na autostradę. Dobra, no i tak. Tu sobie damy elektrownię. Tutaj. Od elektrowni sobie pociągniemy kable. Stąd tu tak prosto. I sobie tu podłączymy. I tutaj dla ludu. Lud tego nie będzie się tutaj budować, bo tutaj. I tak, wokół drogi dajmy standardowo handel, czyli na razie wyznacz, później będzie pędzel, mój ulubiony. Czyli tutaj jest handel, a tu będą domki. Jakkolwiek. Tak, no, możemy sobie włączyć już play, proszę bardzo. Tu damy sobie przemysł, ale na razie go tutaj zbytnio chyba nie powinno być, z tego co mi się wydaje. Ale zobaczymy. A, możemy już spuścić. Dawaj, dziesiątkę spuśćmy tu sobie. Nie, no bez przesady. Ja to od razu mam poczucie humoru. Dobrze, na razie tak, przyspieszmy sobie czas, bo naprawdę nie lubię czekać, aż mi to się zacznie budować. Jest duży popyt na ludzi, więc się ludzie nie budują. Dzisiaj nie będzie też żadnych tajemnic z tego odcinka, bo jeszcze mam dzisiaj 3 odcinki do nagrania. Trochę krótkie racje, ale. Od ilu jest kamień milowy? 500! Chyba największe, bo tu jest duże miejsce. A, zresztą. I od kiedy jest autostrada, bo to mnie interesuje. Autostrada. Kurczę, ile trzeba? 2600 i jest już pierwszy usługi. W sensie transport, promy, autobusy, tramwaje, taksi. Kurczę, dosyć dużo tego dużo. Promy to na razie chyba nie będą jakoś bardzo wykorzystywane.
Chociaż kto wie, jak może jakieś kanały. Pomyślimy, zobaczymy. Póki co jesteśmy na bardzo dużym minucie. Bardzo dużym minusie. I to się liczy, niestety. Kiepsko. No, tu sobie damy jeszcze. Trzeba budować, póki są jeszcze pieniądze, tak. Czekajcie, my możemy już dzielnicę stworzyć? Ej! Kiedyś dzielnicy nie można było tak sobie po prostu dość stworzyć. Tego nawet w PC nie pamiętam, żeby było. Okej. No dobra. Skoro tak, to ja tam nic nie mam przeciwko. Nazwy dla dzielnic. Możecie pisać. Nazwy dla miasta, nazwy dla dzielnic, nazwy dla ulic. Wszystkiego nazwy. Możecie nawet wymyślić nazwy dla tej ulicy. Właśnie. A propos ulic. Łupanie. Ile tu już jedzie? To są pojazdy prywatne. No w sumie się nawet nie dziwię jakoś bardzo. Damy to sobie jako drogę kredytową. Ale ja chciałem się zająć skrzyżowaniami. Wyłącz. Wyłącz. Czemu nie mogę tego wyłączyć? To też wyłącz. Nie, to na razie to jest taka... Dobra. To... Włącz, wyłącz. Nie, nie jestem podobną osobą, która włącza sygnalizację świetlną. Na pewno nie. Ja jestem podobną osobą, która je wyłącza. Tutaj będzie maglewów, tu nie będziemy tej kolei jednoszynowej. Tu tramwaje mamy standardycyjnie. Mamy 16 tysięcy i zaraz wyjdziemy na plus. Ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra. Przemysł się tu teraz chwilę pobudować. Tu niech się buduje. Dobra, damy tu jeszcze mu kawałek tej drogi. Ogólnie taki zwykły przemysł też jest chyba potrzebny. Czyli ja nie lubię zwykłego przemysłu, bo on... Bo po prostu go nie lubię. Okna informacji. Tak, wiem, wiem. Okna informacji tutaj korzystam cały czas. Dobrze. Ścieki. Co jest ze ściekami? Przecież dałem wam ścieki. W sumie to może i prąd potrzebują, ale kto by tam wiedział, że oni też chcą. Dobra, macie ścieki prąd. Już? Tak? No. Wam zaraz tu postawię i będziecie się dopiero śmiać. Znaczy, bo nie, ja się będę śmiać. Łopanie! Właśnie, chciałem zobaczyć to. Taki podgląd tego. Okej, okay, dobra. Czyli całkiem jeździ to. Tu do nowych... Właśnie, tutaj jeszcze nie ma budynku. Właśnie jedziecie. Jedziecie też z tej strony. Nikt nie jedzie z tej autostrady? Tak, nikt. Jedziecie też stąd i stąd, bo można mniej więcej wykryć. Okej, okay, wszyscy ludzie jadą stąd. Tu jedzie trochę przemysłu jeszcze. Czy ktoś korzysta z tego? Nie. Świetnie, można wyburzyć. Bulwary. Drogę do bulwar? A, już ludzie zaczynają chodzić. No, pięknie. Dobrze. Potrzebujemy jeszcze trochę ludzi do kamienia milowego. Estakady. Wiem. Już nawet sobie wziąłem, że na minimum będą się podnosić. Myślałem, że można to robić tak jak z niektórymi modami, ale niestety nie. No. Właśnie, czekajcie, bo my tu sobie tak powiększyliśmy, a oni mają wodę? Jakimś cudem. Dobra. Chcę jak najbardziej wykorzystać to wszystko, więc... Tak. I tak. Ale ładnie. Mam nadzieję, że oni będą mi je podłączyli. Dobrze, zaraz powinniśmy wbić kolejny kamień miowy. Mam już 13 minut, kurczę. A miało to tak ładnie wszystko pięknie wyglądać. Zaraz zobaczymy. Pogódki, daje. Tutaj, no jako tego tam się to pnie. Już nawet mamy trochę handlu. Jest, wyszliśmy na plus. I dostaliśmy osada, śmieci, opieka zdrowotna, edukacja. Dobrze, pierwsze co dostaniemy oczywiście edukację. Macie szkołę podstawową. Klinikę. To sobie dostawmy tutaj. I śmieci to mogą być... Nie, tak odsuńmy, bo my tu będziemy klęcić później. Tutaj. Ale nie możemy jeszcze dzielnicy jako taką tutaj. Nie, bo chciałem już zrobić dzielnicę rolniczą, ale... Bo będą nam tutaj zasyfiać teraz teren. Póki tego nie zabijmy. Dobra.
Dajmy sobie trochę jeszcze przemysłu, bo zaraz nam tu eksploduje. Ciach, ciach, ciach. Tutaj nie wiem, czy coś się buduje, ale dobra. Tutaj. Nie jesteśmy już znowu na minusie, więc spokojnie. Długo na to nie trwało. Tu sobie dajmy kolejny taki długi fragmencik. Długi. Chyba nie, ten sobie damy krótki. A po środku tutaj sobie później autostradę puścimy. Także zaraz sobie trochę zmienimy koncepcję tej dzielnicy. Bo autostrada to, te małe autostrady, te wiecie, te takie jak ta droga, będą w naszym mieście dosyć dużo miejsca. Ciach, 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 bruć, no jest problem z pieniędzmi. Kurcze! Ludzie! Chodźcie! Come on! Potrzebujemy was. Serio. Dobra, dobra, wychodzimy na plus. Powoli, a postawiliśmy wszystkie. Dobrze, jest dobrze. Ale kiedy jest kolejny kamień? Nie podatki. Podatki też mogą się dać później. W sensie nie podatki, tylko wiecie, przepisy. Wieś będzie i będzie kolejny nowy obszar przed razem. No chyba na razie nie. Długa pożyczka, służby ratownicze, policja, budynki unikatowe. Tak, od razu postawimy sobie. Zaopatrzenie w czynniki dymu. 1000. Pierwszy tysiąc, pierwszy tysiąc. Dobrze. Handel się nie chce już dodawywać. No, ale to nawet w sumie dobrze. Pędzla na razie nie maluję, bo tutaj wszystko będzie takie, no, jak widzicie, jakie. Takie. Czy wy dociągniecie prąd sobie jakoś? Jakbyście jakoś sobie... Ło, panie, zobaczcie, jak oni tutaj chodzą. Chwila, chwila, chwila. My jakoś to sobie ładnie podłączymy. Tak. I tak. Dobra, tu jest podłączenie. Wiem, że nie macie wody. Na razie się podłączycie tutaj. A, wody nie trzeba tu dużo ciągnąć. Chociaż i tak to nie jest takie łatwe. Okej, okay, podłączyliście się świetnie. Możemy to wyburzyć. Czy są jakieś zwroty za to? Czemu nie ma zwrotów za kable? Ej. Bandyci jedni. I tu możemy wrócić już z naszym handlem. Chyba. Zaraz wam damy wodę. Spokojnie, nie wyprowadzajcie się jeszcze. Jeszcze miasto jest młode, jeszcze musi zadobić. Dobra, tutaj się ładnie ludzie budują. Przemysł już zrzędzi na wodę. Nawet się nie dziwi, ale kto im pozwoli? Tak, funduszy, potrzebny 1000. O, cicho żeś. Może jak częściej będę wciskać przycisk, to... No, widzicie? Weszło. Weszło, weszło. Może nawet dzisiejszy odcinek trochę przeciągnę. To jest pierwszy. Niech dobrze się dobuduje miasto na samym początku. Mamy już plus 1000. No, powiedzmy, że to dobrze. Tak? Kolejny kawałek ziemi. Tu jest to jeziorko. Nie, kolejny kawałek ziemi. O dziwo. Jeszcze nie możemy kupić? Ja chciałem już ten kupić. Bo tutaj przemysł będzie trzeba rozbudować. A, jest. No. A, zobaczcie, dopiero odblokowano nową opcję dzielnicę. A my już ją stworzyliśmy. Bug. Przepisy. Jest specjalizacja rolnictwo. Dobra, to tak. Wy się zmieniacie w rolnictwo. Ciuch. I nowy obszar. Właśnie, radio miałem go jakieś włączyć. Chociaż taka muzyka z Cities. Ze Cities Radio. No. Tak trochę cicho było. Dobra. Tu sobie na razie tyle pociągniemy. I ja nie będę mieli zwykłą gruntową wodę. Właśnie, czekajcie, trochę tu... Tu w ogóle nie wiem, czemu to tak wygląda. Dobra, i tak. Tu będzie podłączenie, bo co jakiś czas muszę mieć podłączenie i... Zaraz usuniemy sobie te niepotrzebne światła.
Tylko najpierw zbadamy, żeby oni tu już się nam budowali po całości. Tutaj. Proszę bardzo. O! I woda. Dobra. Budynek osiągnął kolejny poziom. Jej! A, właśnie. Ma starszy chyba najbardziej przydatny. A na razie to trzeba poczekać. Handel zaraz nam tu wybuchnie z radości, że się dalej chce zbudowywać. Dobra, to sklepiki sobie puścimy tutaj. 20 minut. No nie wiem, czy to nie są lepsze za jednych tych pierwszych odcinków, to są jedne z lepszych tych odcinków. Tu się więcej dzieje. Dobrze. Przemysł ma duże miejsce do popisu teraz. Czekaj, czy już jest kolejna szkoła? Nie. Dobra, zobaczcie, jak szybko kupiliśmy kolejny kawałek ziemi. O! Tak, całe jezioro sobie przejmiemy. Bo tutaj z tego co widzę, na razie nie możemy nic wziąć. To są cztery kafelki. Cztery. Czekajcie. Mamy już dwa. Czyli sześć, czyli jeszcze będziemy mieli trzy. Czyli jeszcze będę mogła pójść tam, wziąć tą autostradę. Tą jeziorko będziemy wydali. Po okazji, tam są jakieś góry, może byśmy je chcieli. Przecież no hasem trochę już za daleko i gra nie będzie tego chciała zrobić. Ale no zobaczymy, bo chcę gdzieś kolej linową. Taką bunietę, jakie my tutaj teraz budynki dostaliśmy i czemu to jest zawsze tak głośno. W sumie tę całą muzykę mam na flipu. Z tego. Dobrze, przepisy, służba ratownicza, policja. Policja, aha. Czy trzeba jeszcze posłanie policji postawić? A ci to nic, przecież się tak nie zmieni. Ryzyko podróżowe jest niskie. Nie ma, obserwujmy sobie trochę miasta. Okej, nie ma. Koniec obserwowania. Miasto coś nie było wybrać. Rozbudowywać. Właśnie, możemy trochę bardziej dobudować to, wybudowując tą ulicę, bo ona i tak nie będzie tam wyciągnąć, tak? W przyszłości skąd trzeba by to ustawić? Bo na razie nie wiem, nie nagrajmy tutaj z Disaster, może bym na mniejszą skalę. Tak. I tutaj też nie wiem, to do was pytanie. Czy tędy, jak tutaj jest ta droga, to pociągnąć dalej z taką drogę o tą, myślę, że tą, czy pociągnąć autostradę. Nie wiem, co będzie lepsze właśnie. Może autostradę. Tak, środka miasta. Może. Dobra. Po drugiej stronie damy specjalny region specjalną dzielnicę handlową, bo oni się tego za tym nie zdobywać. I woda nie ma prądu. Tak, to brak funduszy na druta. Dobra. Tutaj budujcie się. I tutaj. I z pewnego czekam, aż będzie można prądu zmienić już na coś bardziej przyjemnego. Dobra. Kolejny 1500. I będzie już... Będą ścieżki, o tak, na ścieżki też czekamy. Będą kanały, nabrzeża, wały przeciwpożarowe. Trochę tego będzie. Plac Paradoks, parki się pojawią. Będzie opływ wody, będzie biokopuła. Będzie tego tego. Czyli będzie można zobaczyć kanały. A, ale do kanałów... Tam można puścić wodę. Kanał może praktycznie. Czekajcie, pokażcie mi tutaj mapę krajobrazu. Mapa, gdzie to było? Tu. Jeżeli byśmy wzięli ten najbardziej głęboki, to tutaj jest stosunkowo... Nie ma jakiejś strasznej różnicy, tu idzie nawet w dół. No, zobaczymy. Wiem, że policja jest pełna, ale nam kosztuje. A nie mam pieniędzy, na razie zarabiamy mało.
Our environment is perfect for all of your work needs. There's no better place to be than the Burned Bean Coffee Shop. Teraz trochę miejsca z boku, bo nie chcę się... Mam pieniądze, ale nie chcę ich rozwiedzać. I tu sobie zakończymy tam pierwszą dzielnicę, bo ona też nie może być strasznie długa. Jak te tramwaje będą miały jeździć dookoła, co nie? Dobra. I tu taka ładna dzielnica. Hello, I'm your host El, and you're listening to Cities Radio. Sometimes I like to check our yes. Mamy 1500, czyli ścieżki, kanały. Zajmiemy się może tymi kanałami, ale może już nie dzisiaj. Dobrze, czy mamy pieniądze na policję? No, za każdy taki się dostaje. Obok starzy porolnej, po sąsiedzku. Dobrze, ścieżki. Jakby to się zająć tymi ścieżkami? Właśnie. Italian threading. 2600. Znaczy ogólnie to na spodstwo w dzisiejszym odcinku to na pewno nie będę zaczynać. Bo ja chcę go zacząć w kolejnym odcinku, ale to tak. Tutaj ci na wody ma być dom. A tak, ty możesz kupić. Mógłby nie było podciągnięte. Dobra, ale nie o to mi chodzi. Jak tu tą ścieżkę podciągnąć? Bo jeżeli chcę gdzieś po środku puścić tą autostradę, to tam to będzie obok. Coś ta autostrada. That's why our goal is to give a birdhouse to every bird on earth. Humans stopped living in trees ages ago. Czekajcie, muszę to dokładnie przemyśleć. Jeżeli byśmy to puścili... A, no tak. O, o ty panie. 1, 2, 3, 4. To jest ta wysokość. A na trójce z tego spędzam tak. Jeżeli byśmy sobie 3 razy, to już przejedzie. Czy jest sens stawić to tak niżej? No nie wiem, no pomyślę. Prądu nie ma, czekaj, gdzie to jest z prądem? Prąd się kończy? Okej, ogólnie się prąd kończy. No, badajmy kolejną metodę. Dawaj. I kable bym sobie przeciągnął teraz gdzieś w innym miejscu, bo... Ogólnie z tymi kablami tutaj to jest problem. Ale jakiś budynek zaraz tutaj wrócimy, to wieża będzie będzie. Tak. Dobra. Trochę nam zeszło pieniędzy na to, ale dobra. Kanały, tak, wiem, że są kanały. Możemy zobaczyć, dobra, czekajcie, kanał sobie budujemy, jeden podobny, szeroki i płytki. Zobaczymy, jak to nam tutaj wyjdzie. Okej, okay, trzeba byłoby tą autostradę przystawić. A, dobra. Nazwy dla autostrad też możecie wyśleć wspomnienie. Dobra, zobaczymy, czy tu wpłynie, bo to politycznie nie powinno płynąć. Dobra, najwyżej trzeba nie zbyt wyglądać, to w międzyczasie to się tam będzie robić. Natomiast my się zajmiemy tym naszą ścieżką. Dobrze, ponieważ przy autostradzie zawsze jest przejście dla pieszych, się tu będzie robić. Dlatego my to wykorzystamy w bardzo inteligentny sposób, a mianowicie przeciągniemy to sobie tak dokładnie nad celem naszym miastem. Tu. Tu. No na małym końcu. I dotąd. Natomiast tuż obok będzie druga ścieżka, która jest dobrana. Nabrzeża, dobrze, spokojnie. Wiem, że jest dużo nowości, ale spokojnie. Samego fajnie, że można tyle przejść te ścieżki. Bo to w Park Life trochę zostało wycięte na PC. Gdzie w parkach nie można zmieniać ścieżki tak łatwo, tylko trzeba będzie pomyśleć. No, jak ktoś pomyśli, to już pójdzie. Także to mniejsza z tym. Widzisz tu. I jedziesz do tego. Później... I tak. Czy to możemy tak puścić? Nie, to nie. Tu też nie. Ale tak już możemy. Dobrze, i teraz moje nowe patenty są na ścieżki. Dawaj, ty na bitwę. Ponieważ można bardziej teraz kręcić, to ja... Nie kręć się. Pamiętam tylko, czy ja to robiłem w ten sposób? Nie. Chyba... Albo nie, może... Chodzi o to, tylko to ja będę robić większość poza odcinkami. O, że robię coś takiego. I jest na małym obszarze, który można się zbudować, co nie? I taki ładny tutaj zakręcik wchodzi.
i się tu kręci. Czyli stąd. Nie, tutaj nie chcę wejść. Ej, to jest słup? Czemu to się słup zrobił? Dobra, zaraz ten słupem ponegocjonuję. Czyli stąd tu do góry i tu do góry. Tak. I tak. No, widzicie? I tu są jeszcze takie ładne stylowe, mogą się tu ładnie pokręcić, a tego nie można było zrobić tylko i wyłącznie przez to, że, no wiecie, nie można było wybrać, o ile ma się podnieść drogę, ścieżkę. To każda droga też nie ma się. Dobra, zrobię teraz tutaj seryjnie. To trzeba co każdy podnosić o jeden w górę. I wtedy tutaj ładnie wygląda. Okej, tu widzę, że trzeba do niego dłużyć. Tu można będzie jakoś to podłączyć. Tutaj w dół. Tam sobie obniżyłem ładnie. To się robi tymi przyciskami, tym co jest wcześniej mniej korzystać, czyli zamiast drążka te przyciski są. I tutaj. Dobra, ścieżkę dawetową zrobię już poza odcinkiem. No to trochę na to potrzeba czasu. Tak i tak, dobra. I teraz tak, stąd sobie pociągnijmy tego samego miejsca. Czemu wyłączam? Są linie pomocnicze. Dobra, tu. Dobrze, no i ludzie też będą mogli z tego korzystać. Jeżeli chcemy zobaczyć, ile z ludzi z tego naprawdę korzysta, to sobie wchodzimy w drogi i klikamy. No i jak widzicie, już trochę osób chodzi. Rowerzyści na korzystanie. Dobrze, ale główne zastosowanie tego było zupełnie inne. Czyli w sensie tych ścieżek. Pośrodku nie chcesz. Tu nam nie będzie chciało, to są zrobione zakręty. Bo tu musimy sobie zrobić ścieżkę. Ona tu się tego nie ciągnęła do przemysłu. Do przemysłu musi mieć podłączenie z tymi ścieżkami, dzięki temu będzie lepiej mógł z tego korzystać. W sensie, ludzie będą bardziej z tego korzystać, bo będą mieli do jakiegoś sensownego miejsca iść. W sensie do pracy, tak? I stąd... tylko trzeba to robić kręcę. Dobra. No i stąd już można po prostu sobie pociągnąć. To na razie będzie prosty kawałek. Natomiast stąd to już sobie ładnie pociągniemy tutaj. Gdzieś w przemysł sobie to wejdzie. Może nawet być jeszcze podniesione trochę. No i właśnie już nam te linie pomocnicze psują. W ogóle jest 32 minuty, no bo to będzie kończenie. Czyli tu. Tu i tu sobie zrobimy zejście. Czyli to było... To jest trochę przy mało miejsca. No nie ma, to widno. Bo na krótkich odcinkach to nie będzie chciało wyjść. Czyli tak i tak. Trochę inny, ale też cały czas ładny. Dobra, no i tu sobie zmienię przejście na drugą stronę. Tak. Dobra, i stąd jeszcze puścimy ten jeden ostatni na dzisiejszy odcinek. I tu do góry. Dobra, no i ludzie będą mogli już z tego normalnie, pełnoprawnie korzystać. Ścieżki dawetowe zrobię poza odcinkiem. Dobrze. Zobaczmy jeszcze tylko kanał, jak tam idzie. Z kanałem. O dziwo, się zapełnił. Ale pewnie sądzę, że kanał by nie pogardził, jeżeli byłby leciutko... Co jest? Ej. Nie można ulepszać kanałów? What? Halo, przepraszam bardzo, to jakaś pomyłka chyba. To jest jakaś pomyłka. Dobra, sobie włączmy tylko... Dobra, trzeba będzie napisać do paradoksu, że nie zrobili jednej rzeczy. To sobie zgłuszmy. Wiem, że jak się burzy kanał, to... Pokaż mi linię pomocniczą, proszę. Kurczę, nie chcę. A specjalnie go po to zbudowałem. Dobra. To była nie trochę lekka powódź, a nawet jej nie będzie, bo ją w porcie łagodziłem. Dobrze, tak, ze ściekami. Burza.
Burza nam rozwaliła. Dobrze, jeśli wam się spodobał odcinek, możecie wstać o pogodę. Ze ścieżek na pewno ludzie już korzystają. O, widzicie? Jak puścimy dowodowe, włączymy, to będzie też dobrze, a po środku będzie jeździć nasza autostrada. Dobrze, jeśli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić o pogodę. Muchać się z nogi. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo jesteście nowi, możecie ich subskrybować, kliknąć ten głupi dzwonek i nie przegapić kolejnego odcinka, w którym to będziemy już się zajmować transportem w naszym mieście. Cześć!